Cześć, witajcie. Witam was ten śliczny letni poranek. Mamy piękną jesień tego lata. Mieliśmy piękną zimę tej wiosny, a teraz przyszedł czas na piękną jesień tego lata. Niestety pogoda sprawiła nam ogromnego psikusa. Tak mówiąc żartobliwie, wszystko w tym roku stanęło do góry nogami i pewnie zima przejdzie też dużo wcześniej niż powinna, niż kalendarz o tym mówi. A ja tak korzystając z okazji, że robię sobie ten poranny spacer, chciałbym o kilku rzeczach wam powiedzieć. No taka luźna rozmowa. Pogadanka. Przede wszystkim chciałbym wam wszystkim podziękować za waszą obecność na moim kanale. Taka naszła mnie krótka refleksja na temat właśnie tego mojego kanału, że nie jest on zbyt liczny. Zbyt wiele osób mnie nie odwiedza. Ale wyklarowała się taka grupka fajnych ludzi, za co wam bardzo dziękuję. Za to, że jesteście, że systematycznie odwiedzamy się. Zauważyłem również pod ostatnimi moimi filmami, jak wiele z was, wiele z nas, nie tylko pod moimi filmami, właśnie i tutaj mówię do tej grupy tych fajnych ludzi, których mogę nazwać przyjaciółmi, jak się pozdrawiamy, pozdrawiacie się i na moim kanale, pod moimi filmami i pod filmami innych osób, właśnie tych, które u mnie systematycznie się pojawiają, także jest to miłe, jest to fajne. No i taka myśl mnie przychodzi, mnie nachodzi, czy przychodzi do mnie, że to jest bardzo miłe, że człowiek poza tą treścią, która nie wszystkim musi się podobać, ale poza tą treścią no, daje coś od siebie jeszcze takiego, taki specjalny dodatek, prezent, taką ukrytą wartość w postaci właśnie tej sympatii, tego szacunku i jeden dla drugiego. Także to jest miłe, to jest fajne i cieszę się, że jesteście. Lubię pomagać, lubię dawać innym radość. No nie zawsze może mi to wychodzi. I też te moje filmy ostatnio mocno ewoluują. Może pojawi się trochę i takich filmów, bo no nie mam czasu do nagrywania. Ten sezon no chyba u wszystkich jest podobny. Trzeba było walczyć, kraść ten czas, żeby cokolwiek na tych naszych polach, działkach zrobić. I tej pracy też jest multum, bo człowiek nie tylko właśnie tą pracą na roli się zajmuje, mamy dodatkowe inne prace, inne obowiązki, no żeby jakoś związać ten koniec z końcem, bo niestety to nasze rolnictwo coraz bardziej przestaje być opłacalne. Kiedyś to był taki ciężki kawałek chleba, a dziś mogę powiedzieć, że to jest ciężko zdobyty okruszek chleba, który nam się jednak należy, a nie zawsze możemy go zdobyć. Niestety wszystko staje na głowie. Świat zmierza w innym, złym kierunku. Może i ta pogoda temu jest taka, żebyśmy nabrali pewnego szacunku i wartości do tego, co nam daje Ziemia. Bo chyba coraz mniej zaczęliśmy szanować to, co dostajemy. Kiedyś człowiek zbierał 1,5 tony z hektara i był zadowolony. Dzisiaj, jeżeli ja mówię, że zebrałem 5 ton, to ktoś mówi, że czemu tak mało. Słuchajcie,
powoli będę kończył ten swój film. Nie będę przedłużał, nie będę zanudzał. Mam taką małą prośbę na koniec, właśnie abyście dali mi znać w komentarzach, co sądzicie na temat tych moich nowych filmów, w których pokazuję siebie. No z humorem staram się podchodzić do pewnych spraw, do pewnych rzeczy, tematów. Co prawda czytam komentarze, zazwyczaj są to pochlebne, przychylne temu, mówiące, że mam spory dystans do siebie i tak dalej, ale też tak prywatnie zderzyłem się z kilkoma mnie zaciekawymi stwierdzeniami na temat właśnie tych filmów. Wręcz z krytyką, że no w moim wieku nie wypada robić pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj rozwijał tego tematu, nie będę mówił, co na ten temat sądzę. Tak sobie wczoraj wieczorem siedziałem, myślałem, no chyba tak źle nie jest, skoro mam tych stałych oglądających. Nawet ci hejterzy, mam stałych hejterów. Często pojawiają się trzy łapki w dół. Z jakiegoś powodu ci hejterzy do mnie powracają. Z jakiegoś powodu są, oglądają moje treści, więc chyba tak najgorzej nie jest. A tak na marginesie powiem, że taki hejter też jest potrzebny. Chociażby dla wyskazowania swoich własnych wartości. Także no też pozdrawiam i tych, którzy są mniej przychylni mojej osobie, moim filmom. I tak może na koniec chciałbym tak delikatnie podsumować takim krótkim cytatem, który podesłała mi Renia z kanału Kobieta z Zachodu. A brzmi on właśnie tak. Zrozumiałem, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia, kim jestem i jakim jestem, co robię i jaką mam historię życia i co osiągnąłem. Zrozumiałem, że nie ma sensu niczego udowadniać ani tłumaczyć, szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę lepsze mają jedynie mniemanie o sobie. No właśnie tym cytatem chciałbym zakończyć cały ten film. Także jeszcze raz wszystkim Wam serdecznie dziękuję i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat moich filmów. Pozdrawiam Was i do następnego.